Na filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak wykonać test chi kwadrat na równoczesne występowanie tendencji czasowej w dwóch wybranych przez nas szeregach czasowych. Może być taka sytuacja, że mamy na przykład koszty i wydatki, przychody, różne zmienne, ale dotyczące tych samych okresów, czyli jakby zachowana jest równoliczność obu szeregów czasowych. Mogą być to dane pochodzące z miesięcy, kwartałów, lat, jakkolwiek to by nie było. I my w tym momencie mamy za zadanie sprawdzić, czy w obu szeregach jednocześnie zachodzi tendencja czasowa istotna. Ten test, spotkałam się z nim pierwszy raz w tym podręczniku, przeglądając pozycję statystyka matematyczna w zarządzaniu Szymkowiaka. Dla mnie jest to dość nietypowy test, ale jak zawsze można pokazać to jako alternatywny test, może czasem będzie miał zastosowanie. Generalnie będzie on bazował na dwóch hipotezach. Zerowa mówi o tym, że trend nie występuje w obu szeregach jednocześnie, a w zaprzeczeniu, że jednak trend występuje w tych obu szeregach jednocześnie. Czyli chcemy sprawdzić tendencję czasową, ale nie w jednym szeregu, a w dwóch jednocześnie, które mogą być, nie, ale nie muszą oczywiście być ze sobą w jakiś sposób powiązane. Jeżeli wygenerowałam wykres tendencji czasowej dla jednego szeregu, jak i dla drugiego szeregu, to w przypadku pierwszego szeregu, jak i drugiego, możemy zauważyć, że współczynnik determinacji wygenerowany i tutaj jest już na dość wysokim, umiarkowanym poziomie, gdzie przy takim poziomie determinacji współczynnik istotności linii trendu dokładnie tego współczynnika regresji na pewno byłby zachowany i cała tendencja czasowa byłaby istotna. Ale przejdźmy do tego testu. Jak widzimy, on generalnie bazuje na statystyce chi kwadrat, na rozkładzie chi kwadrat, gdzie trzeba stworzyć specjalną tabelkę. Ona będzie miała dwa wiersze i dwie kolumny. Łącznie będą tylko cztery wartości takich danych pochodzących z naszej obserwacji. Musimy określić, ile jest elementów A i B, zarówno w pierwszym, jak i w drugim szeregu. Elementy A u mnie będą oznakowane jako 1, elementy B będą oznakowane jako 0. Jedynka będzie oznaczała wzrost wartości w danym okresie w porównaniu do okresu wcześniejszego, a 0 oznacza, że dany szereg przy danej obserwacji zmniejszył swoje wartości w porównaniu do wartości z okresu wcześniejszego. Najlepiej jest zapisać te nasze szeregi i dla każdego z nich określić, jak zmieniały się wartości. Jeżeli tu jest zapisana jedynka, to dlatego, że 108 jest wartością większą niż 105, czyli nastąpił jakikolwiek, ale wzrost. Jeżeli tutaj mam zapisane jedynki, to dlatego, że 115 jest większa od 106, a 118 jest na pewno większa od 115 jako wartości wcześniejszej. Na tej samej zasadzie uzupełniamy pozostałe wiersze, zastanawiając się, czy dana wartość w porównaniu do wcześniejszej oznacza wzrost, czy też spadek. Ta tabelka wydaje się nieskomplikowana, ale trzeba zliczyć takie przypadki, kiedy zarówno w pierwszym szeregu na przykład następował wzrost i równocześnie następował wzrost w drugim szeregu. Jeżeli ja tutaj zastosowałam, jak widzicie, formatowanie warunkowe, kolory, krótko mówiąc, to widać, że mamy jedną taką parę, gdzie były dwie jedynki, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą. Czyli tutaj zapisuję 7 takich przypadków, że był tu wzrost i tu wzrost. Jeżeli w pierwszym szeregu był wzrost, a w drugim był spadek, czyli tu musiałaby być jedynka, a tu 0, to my takiego przypadku w ogóle nie mamy. Dlatego jest tu napisane 0. Jeżeli już interesuje mnie przypadek, że w pierwszym szeregu byłoby 0, czyli spadek, a w drugim szeregu równocześnie byłaby jedynka, czyli wzrost, my mamy tylko jeden taki przypadek, że tu jest 0, a tu się pojawia jedynka. Czyli jest tylko jeden taki przypadek. I jeżeli już wiem, że tu jest 0, tu jest 7, tu jest 1, to pozostałych elementów musi być 15. Bo pamiętajmy o tym, że jeżeli analizujemy szereg czasowy mający liczbę obserwacji na poziomie 16, to takich zmian, wzrostów lub spadków zawsze mamy o 1 mniej. Bo dla pierwszej obserwacji nie wiemy, czy nastąpi wzrost, czy spadek w porównaniu do obserwacji wcześniejszej, bo jej po prostu nie ma.
Jeżeli rozpiszemy sobie taką charakterystyczną tabelkę, jak w tym teście, i powtarzam, to jest źródłem wiedzy, jest statystyka matematyczna w zarządzaniu Szymkowiaka, to mamy możliwość skorzystania ze wzoru na statystykę chi kwadrat w tym teście na występowanie tendencji czasowej w dwóch szeregach naraz. To statystykę chi kwadrat liczę właśnie zgodnie z tym wzorem. On jest tutaj, będzie lepiej zaprezentowany i zobaczmy tak. Mamy podsumowania pod każdą kolumną i pod każdym wierszem i mamy sumę generalną. Jeżeli mamy tą tabelkę, możemy policzyć statystykę chi kwadrat. Ona bazuje na sumach tutaj dla kolumn i sumach dla wierszy. NAA to jest liczba tych elementów w tej pozycji. Tutaj jest liczba elementów powtarzających się drugich wariantów w obu przypadkach. Zgodnie z tą tabelką obliczymy sobie statystykę chi kwadrat. U mnie wygląda dość ona skomplikowanie, ale jeżeli zastosujemy ten wzór, to mamy tak. W naszym przypadku NAA jest 7 razy NBB, czyli tutaj ta liczba jest 7, minus NAB 0 przemnożone razy NBA, czyli ten element po przekątnej. Bierzemy z całości, jak widzicie, wartość bezwzględną, bo są te nawiasy wartości bezwzględnej, minus N przez 2. N wynosi 15 i z całej tej różnicy, tak jak tutaj widzicie, moduł, całość tej różnicy bierzemy do potęgi drugiej, przemnażamy dodatkowo razy 15 i dzielimy odpowiednio przez tutaj podsumowania i z wierszy, i z kolumn. Czyli będziemy ten cały wynik dzielić przez 8, potem przez 7 i przez 8. Te liczby, wiadomo, nie muszą się pokrywać. To, co otrzymamy, będzie to statystyka testu chi kwadrat. I jeżeli to jest tablica 2 na 2, to my możemy znaleźć wartość krytyczną chi kwadrat przy stopniach swobody. Tutaj liczba wierszy i kolumn jest wymieniona. Liczby stopni swobody liczymy w przypadku tablicy korelacyjnej jako k-1 razy w-1, czyli 2-1 przemnożone razy 2-1, stopni swobody mamy 1. I poziom istotności alfa ja założyłam na poziomie 0,05, czyli wartość chi kwadrat odwrotna mamy od poziomu istotności alfa 0,05 i stopni swobody równym 1. Jeżeli w naszym przypadku statystyka chi kwadrat była większa od znalezionej krytycznej, czyli chi kwadrat od alfa, czy zaznaczona jako chi kwadrat odwrotna, to powiemy, że w naszym przypadku odrzucimy hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej przy zadanym poziomie istotności alfa na poziomie 0,05. Poprawna jest hipoteza, trend występuje w obu szeregach jednocześnie, czyli mamy potwierdzenie tego, co już zauważyliśmy sobie na wykresie. Gdyby jednak statystyka chi kwadrat okazała się niższa od znalezionej w tablicach, to powiedzielibyśmy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej przy podanym poziomie istotności alfa, u nas 0,05, czyli byśmy powiedzieli, że trend nie występuje w obu szeregach jednocześnie. Czyli tendencja czasowa może się pojawiać w jednym albo w drugim, ale na pewno nie w dwóch jednocześnie.